Olszówska jest wioska, którą kocham ja. Studzienice, studzienice, gdy tu jestem, to w sercu coś mi pięknie gra. Impreza ta ma tradycję już trzyletnie, ma swoją publiczność wierną, oddaną nam i robimy ją ze względu na wczasowiczów, którzy tutaj u nas wypoczywają, żeby dostarczyć im jakiejś atrakcji. No i ponadto dla mieszkańców, którzy też ją przyjęli ze zrozumieniem i cieszy się u nich bardzo dużym powodzeniem. Pomysł wziął się 3 lata temu z naszych kontaktów z Radiem Weekend. Oni wtedy robili 7 imprez na 7-lecie i zaproponowano nam, żebyśmy podjęli się organizacji tej imprezy na terenie bytowskim. No i wówczas te tłumy ludzi, którzy przyszły, spowodowały to, że podjęliśmy decyzję, żeby tą imprezę kontynuować. Nie ma co ukrywać, że z naszych pieniędzy samorządowych taka duża impreza jest nie do przyjęcia. Jest to zresztą bardzo duże wyzwanie dla urzędu i pracowników kultury. No i tu mamy bardzo dużą pomoc, za którą dziękuję ze strony Prefabetu i piekarni w Studzienicach. No w tym roku mamy zespół Boys, to jest chyba ostatnia kapela z tego nurtu disco polo, która u nas występuje, bo w przyszłym roku zamierzamy już zmienić trochę formułę. No i mamy Tadeusza Drozdę. Rozgrywki olimpijskie chyba są. A poważnie? No, mamy trochę wolnego czasu i chcemy się trochę rozgrzać, a sala gimnastyczna, siłownia, jakieś różnego rodzaju fitness kluby działają na nas bardzo pobudzająco, więc korzystając z odrobiny czasu oczywiście chcemy sobie pograć. Normalne. Często się przygotowujecie w ten sposób do występów? Nie, jak mamy dużo czasu, to dopiero wtedy. No jak miejsce dysponuje taką salą jak tutaj. Bo przeważnie jest tak, że mamy 2 koncerty dziennie albo 3. No i w tym czasie nie da rady, prawda, pobiegać sobie po sali. A dzisiaj muszę przyznać, że też mamy 2 koncerty, ale wcześniej przyjechaliśmy tutaj do Studzienic, dlatego możemy sobie pograć. No dzisiaj mamy koncert w Ostródzie, na który chcemy oczywiście zdążyć, co będzie bardzo problematyczne, ale dzwoniono do nas, że czekają tam na nas. Aczkolwiek w 2 godziny mamy zrobić 220 km. Nie wiem jak to zrobimy, ale jakoś to będzie. Powiem, że nie byłem, a był koncert, dlatego powiem, że nie wiem, a to tylko dlatego, że gramy bardzo dużo koncertów po całej Polsce i za granicą, więc na pewno przejeżdżaliśmy przez te strony. Czy najlepiej będzie, jak przyjdziecie z kamerą na koncert zespołu Boys, wtedy może zobaczycie, czy jest to schyłek, czy nie. Jeżeli będzie mało ludzi, jeżeli będą nie reagować jakoś tak cicho i mniej spontanicznie, to na pewno będzie to schyłek, a jeżeli będzie komplet tutaj na tym stadionie, no to na pewno będzie chyba jeszcze nie schyłek. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że na pewno pewien spadek się zauważa, ale to tylko dlatego, że po prostu powstaje mniej zespołów, a ludzie tak jakby się przejedli tymi prostymi utworkami, które tam po prostu, no są, bo są, nie chcę tutaj nikogo obrażać,
ale ludzie po prostu już mają tego dosyć, chcą czegoś innego na scenie. Są jakieś po prostu jakieś odmiany, dlatego no na pewno może nie jest to schyłek muzyki disco polo, ale w ogóle jakiś tam, może nie, schyłek muzyki disco polo troszeczkę tak, ale nie w ogóle muzyki. To jest tak, że ja mogę naprawdę zmienić swój repertuar i może nie chciałbym, ale jestem w stanie to zrobić. Na przykład przekształcić się w kapelę taką boysbandową typu dance i tak dalej, wiesz. Ale ja mam już taką wielką pieczątkę tutaj disco polo, więc ludzie, którzy mnie zobaczą, to oto ten człowiek z disco polo, to ten. To nie ma, wiesz, zawsze będą mnie kojarzyć z chłopem z Mazur, z Szaloną czy z Wolnością. To, a ja się tym nie martwię, tylko się cieszę, ponieważ ludzie mnie zauważają. No i jestem dla nich po prostu artystą. Gratulujemy wszystkim panom odwagi i siły. Ciągle czekamy na pana wójta. Pan Maciej, pierwszy mistrz świata w pierwszych zawodach. Panie wójcie, proszę o wręczenie nagrody. Tak dużo. Proszę bardzo. Nagroda ufundowana przez prefa Wiesława Dąbrowa, S.A. Gratulujemy i proszę gratulować, by w przyszłym roku nie oddać rekordu. Prosilibyśmy jeszcze tylko o jedną rzecz, mianowicie imię, nazwisko tutaj organizatorom podać, ponieważ to będzie wpisane do księgi rekordów Guinnessa. Na pamiątkę. Drugie nazwisko. A drugie nazwisko. Czemu mi wcześniej powiedzieć? Poseł lekarz, ale to po prostu nic nie stoi na przeszkodzie. Ale czemu mi wcześniej powiedzieć? Ja bym chlorek tytulu ze sobą ale wziął. Jestem na urlopie, ale sądzimy, że obejdzie się bez takiej pomocy. Ale kontuzja, uraz. To nic, to od razu w gips albo amputacja. No coś tak, to pana zdaniem zwycięży. Wynik będzie remisowy. Nie ma go teraz. Ale jestem pewien absolutnie, ponieważ obie drużyny po prostu... No to idziemy na piwo. Dziękuję bardzo. To idziemy na piwo. Jak cię nie było jeszcze tutaj? A na boisku 2-0 prowadzi głos Pomorza. Zobaczcie!
Dziękuję. To, żeby nie poszło jeszcze szyjka kości udowej, co jest było znacznie gorsze, ale to dopiero będzie można zobaczyć. Prześwietlenie. Tak. No. Jego zabrać do szpitala? Tak. A będę wracał, to się dowiem. Wstąpię do Bytowa i się dowiem, co tam się... Ja wygrałem piwo. No to idziemy. Jakie jest widoczne? Nie, nie widziałem, bo byłem zajęty pacjentem. 7-3 chyba. 7-3. Ale, czyli moja prognoza. Ale byłby remis, gdyby nie to, że tego. Że prognoza co do remisu się nie zgodziła, tak? Nie zgodziła się. Ale to nie, tylko dlatego, że to było to specjalne to podcięcie. To jest ten wypadek. Tak to by wygrali. Zastosowano specjalne techniki i metody, żeby nie wygrać, żeby tubylcy nie wygrali tego meczu. Prasa jest prasą, ma swoją siłę. Zastanawiamy się, jak żeście to zrobili jako dziennikarze, żeby pośród naszych znaleźć takiego, co sprzeda mecz. No, jak to tak można? Bo... Ale wasz człowiek 3 bramki strzelił. No tak, ale byłoby ich więcej. Było, gdyby było ich 2, no. Tak, to byłoby lepszy byłby wynik. 1-0 i poszedł! Nieźle mówicie, fantastycznie, proszę Państwa. Bardzo dobre buty. I uwaga! Stop! Brawo! 12 sekund 34 sekundy. I szybciutko, jeszcze troszeczkę. I stop! Brawo dla pana Andrzeja, 13 sekund, 19 setne. Silni ludzie są w spółdzielnicach, proszę państwa. Oj, silni. I stop! Brawo, rekord! 11 sekund, 41 setnych. Nie śmiejcie, proszę państwa. Stop! Brawo, 8 sekund, 19 sekund. To jest absolutny rekord. Janie! Moment, czyli dwa duże z sokiem, tak? Ryszard, ty nie pijesz piwa. Ja wezmę tą drugą połówkę. Tą drugą połówkę. Dobrze, tak, ja dziękuję. Ja niech pan naleje cały i przelejmy w drugi kubek, bo tam dwie połówki. Ja sobie tę połówkę też z sokiem.
Sokiem, normalnie dwa z sokiem piwa, proszę pana, jak ale za ten sok będę miał 4 godziny programu telewizyjnego. Bezalkoholowe jest to piwo. Bezalkoholowe, tak? Bardzo dobre. Takie tylko można reklamować. No właśnie, jak jest to reklamą? Piwa? Znaczy ja jestem przeciwny blokowaniu reklamy piwa, bowiem to trzeba kształcić kulturę picia alkoholu, a nie wprowadzać zakazy, które uniemożliwiają dystrybucję. Wszystkie państwa, które próbowały wprowadzić zakazy, wszędzie tam, gdzie była mniej lub bardziej jawna prohibicja, kończyło się to zawsze budową wielkich fortun, oszustw, karteli, różnych rzeczy, które były zawsze poza prawem. A przecież tak chcemy budować państwo prawa, a nie budować państwo bezprawia. A je tylko można zbudować tylko w ten czas, kiedy się tworzy przyjazne dla ludzi przepisy, a nie ograniczające możliwości funkcjonowania. Wszystkie dobrze wymieszały. Dobrze. Teraz otworzymy, może poproszę Ciebie z tej strony od widowni, żeby Państwo widzieli. Otworzymy teraz pojemnik, a Ty, bardzo Cię proszę, przybliż się może tutaj do mnie, włóż rączkę, dobrze, i nie patrząc do pojemnika, powieszaj i wyciągnij. Dobrze, proszę, polej mi ten jeden kupon. Proszę Państwa, odpowiedź jest prawidłowa. Nowy Czarodzieja to nazwa nowego konkursu Głosu Pomorza. A kto jest nadawcą? Pan Dawid Czaja ze Studzienic, ulica Kaszubska 37. W tym momencie pan Dawid Czaja staje się właścicielem tego oto tutaj roweru. Czy pan Dawid Czaja jest, nazywa się Czaja? No niesamowite, to jest twoja najlepsza legitymacja albo najlepszy twój dokument tożsamości. W takim razie, mój drogi, bardzo, bardzo ci gratulujemy. To jest twój rower, bardzo, bardzo ci gratuluję. I życzę ci, żebyś ten rower jak najdłużej służył. Bądź tak miły i ustaw się tutaj przy rowerze, żebyśmy mogli ci zrobić pamiątkowe zdjęcie. No właśnie, pan Jan mówi, może podniesiesz do góry. Drodzy Państwo, brawo, brawo, cieszymy się bardzo, że Dawid Czaja ze Studzienic stał się właścicielem tego roweru. Wszyscy Państwo braliście udział w tej zabawie. Świetnie, mamy już 5 kuponików. Poczekaj jeszcze sekundkę, ponieważ zobaczymy, czy wszędzie są prawidłowe odpowiedzi. Czy mamy wszędzie prawidłowe odpowiedzi? Tylko nie rozejdź Pana od razu. Pani Ania potwierdza, że wszystkie odpowiedzi... Teraz tata musi jechać na jej drogę. To ja powiadę, pozdrawiamy Bytów, prawda? No niestety, pozdrawiajcie Bytów wszyscy, proszę bardzo. Żałuj, żeście tu nie przyjechali z Bytowa, proszę. Tak jest. Proszę Państwa, no i mówiłem, premier nie może przyjechać, bo łapie tych ministrów, nie może się połapać. Widać, kibon rządzi już teraz, nic nie wie. Chodzi jeszcze miny robi. To jest mistrz świata, najdłużej rządzący premier w Polsce. Przez 4 lata mówi, nic nie powiedział jeszcze. To jest nawet. Tak, ja bym tak chciał. Także nie, no marszałek Sejmu też nie mógł tu przyjechać, bo teraz wiecie, ma kampanię wyborczą. Wykombinował sobie, że jeździ na platformie. A to się to nie jest, dobrze się kieruje on tam. A ja, rządzili trochę tak, a teraz on platforma, że niby co inne, fajno sobie kombinowali. Bardzo dobrze. No i właściwie został dyżurny satelit kraju, który z chęcią do Państwa oczywiście przyjechał. Mało tego, już wczoraj tu byłem. Podglądałem, jak tańczycie tutaj, no ale dysko było. Rok nie wyrok, 2 lata jak za brata, 3 lata się po korytarzach przelata. No to średni wyrok w Polsce był 2 lata. Pan Kaczyński powiedział, to będzie razy 2 i było 4, no. Tylko na jedno nie fakt, że w Polsce jest 63 tysiące miejsc w więzieniach i nie ma nowych więzień, w ogóle nie budują, no. Naprawdę. A mimo, że jest 63 tysiące, to siedzi 80 tysięcy. Na czym siedzi te 17 dni? Jeden na drugim czy jak? A może jeden chodzi, drugi siedzi? No nie wiadomo. A skazany, wiecie, ile jest? 120 tysięcy. Ludzie, jakie
by to nie dbało się tym interesujecie, ale jeżdżę po Polsce pod więzieniami kolejki. Każdy ma papier, że on skazany. Mówi, panie, zamknij pan co? A ty mówi, daj pan spokój, przyjdź pan za tydzień, nie ma miejsca. Jak się biją ludzie, żeby wejść do środka, mówią, strasznie. A nie ma miejsc? No nie ma miejsc. No budują jedno więzienie, budują, teraz kończą właściwie w Radomiu. Piękne budowno, piękne. Koszt budowy jednego miejsca, koszt było 136 tysięcy złotych. Tyle co mieszkanie, autentycznie, bo to coś pięknego. Mówi się, że władza buduje tam więzienie dla siebie. Tak. Po wyborach będą zasiedlać. Na razie puste stoi.